Hej, witam cię serdecznie na podsumowaniu pierwszej sesji w tym tygodniu. Zobaczymy, co najbliższe dni zgotują nam na rynku, a jak jesteś ciekawy, co się dzieje w tym momencie na rynku światowym, na rynku krypto i również interesuje cię, jak zakończyła się sesja na warszawskim parkiecie, to zapraszam cię serdecznie na podsumowanie sesji dziennej i jak zostajesz ze mną, pamiętaj oczywiście o formie podziękowania za czas i materiał, jaki specjalnie dla ciebie tworzę, wrzuć łapę w górę i komentarz, a dla wszystkich nowych widzów, których tematyka zainteresuje, zapraszam do subskrypcji, dzwoneczka, by pozostać ze mną na dłużej. I tak jak zawsze powtarzam, jak masz jakieś fajne, ciekawe newsy, to warto się nimi dzielić w komentarzach, aby każdy z widzów mógł się z tym również zapoznać, jak również możesz wyrazić swoje zdanie odnośnie dzisiejszej sesji, jaka przebiegała na rynkach. I startujemy z informacjami, które ja dla Ciebie przygotowałem. Biały Dom. Prezydent Trump może opuścić szpital jeszcze w poniedziałek. Stan zdrowia prezydenta Donalda Trumpa stale się poprawia i być może jeszcze w poniedziałek zostanie wypisany ze szpitala wojskowego. I to jest dosyć ciekawa informacja. Trzymamy kciuki oczywiście, żeby wszystko przebiegało pomyślnie i lecimy dalej. Mini lockdown w Nowym Jorku. Miasto częściowo zamyka szkoły i firmy. Burmistrz Nowego Jorku zapowiedział w niedzielę zamknięcie mniej istotnych dla gospodarki miasta firm oraz szkół w 9 najbardziej dotkniętych przez epidemię częściach dzielnicy Brooklyn i Queens. Zarządzenie to ma obowiązywać od środy. Ciekawa informacja, zobaczymy, oby się to nie rozlało na resztę świata, jeżeli chodzi o jakieś mini lockdowny, czy w ogóle całkowite zamknięcia. I lecimy dalej. GUS zrewidował dane o PKB. Wzrost był silniejszy niż szacowano. W ramach regularnej rewizji statystyk produktu krajowego brutto Główny Urząd Statystyczny wyraźnie podniósł w górę swoje szacunki za rok 2019. Okazało się, że wzrost PKB był o wyraźnie wyższy od pierwotnie raportowanego. Według skorygowanego szacunku PKB w 2019 roku wzrósł realnie o 4,5% w porównaniu z rokiem poprzednim. To wynik aż o 0,4 punkta procentowego wyższy od szacunków opublikowanych w kwietniu. Główny Urząd Statystyczny prezentuje pełny skorygowany szacunkowy produkt krajowy brutto, szacunek produktu krajowego brutto PKB za rok 2019 w oparciu o roczne źródła informacji oraz ostateczny szacunek za 2018 rok, czytamy w poniedziałkowym komunikacie GUS. Tutaj na grafie mamy właśnie przedstawione. Jeżeli chodzi o kolejną informację, bardzo ciekawą zresztą, fabryka Mercedesa w Jaworze rozpoczyna produkcję baterii do hybryd i elektryków. I zobaczmy, w fabryce Mercedesa w Jaworze rusza pierwsza z trzech linii produkcyjnych baterii elektrycznych. Docelowo fabryka będzie produkować 100 tysięcy baterii. No, im więcej inwestycji w naszym kraju, tym więcej miejsc pracy i za takimi inwestycjami oczywiście, za takie inwestycje trzymamy kciuki. Lecimy dalej. Ponad miliard złotych straty banków na koniec sierpnia. Dane KNF. I to są dosyć ciekawe informacje. Na koniec sierpnia 20 banków, w tym 10 komercyjnych i 10 spółdzielczych, wykazało łączną stratę w wysokości 1,1 miliarda złotych, podał KNF w opracowaniu. Na koniec widzimy, że to są istotne informacje. Przed miesiącem KNF podawał, że na koniec lipca 17 banków, w tym 9 komercyjnych i 8 spółdzielczych, wykazało łączną stratę w wysokości 1 miliarda złotych. Pozostałe banki w sektorze na koniec sierpnia wykazały łączny zysk w wysokości 6,6 miliarda złotych. I to są bardzo ciekawe informacje. KNF podał, że na koniec sierpnia tego roku udział banków ze stratą wynosił 14,1% całego portfela należności od sektora niefinansowego w bankach komercyjnych i spółdzielczych, 10,9% całego portfela depozytów sektora niefinansowego w bankach komercyjnych i spółdzielczych. I lecimy dalej. Ogromna redukcja w przydziale akcji Allegro. No, można było się tego spodziewać, zobaczymy. Inwestorzy indywidualni otrzymują tylko niewielki procent akcji Allegro, na które się zapisali. Jak wynika z nieoficjalnych informacji, stopa redukcji wyniosła aż 85%. Inwestorzy tłumnie ruszyli po oferowany przed debiutem akcji Allegro, czego dowodem są redukcje w przydziale papierów. W wyniku dużej przewagi popytu nad podażą inwestorzy otrzymają tylko około 15% liczby akcji, na które się zapisali. Nie jest to wprawdzie informacja oficjalna. Przydział już się jednak odbył i inwestorzy mogą zobaczyć na swoich rachunkach liczbę papierów, która im przypadła. Tak więc daj znać w komentarzu, jak wziąłeś udział właśnie w IPO Allegro, jaki przydział, czy rzeczywiście jest to aż tak gigantyczna redukcja. No, jeżeli mamy do czynienia z tak dużą redukcją, to być może może to być całkiem udany debiut. Tak więc trzymamy kciuki, bo debiut już niedługo, z tego co kojarzę, właśnie. A debiut ma się odbyć 12 października. Zobaczymy i trzymamy kciuki dla wszystkich, którzy biorą w nich udział. Niech to będzie
Udany debiut. Lecimy dalej. PGE jest zainteresowany aktywami CES w Polsce. Zamierza złożyć ofertę. I to jest dosyć ciekawa informacja. Warto obserwować zarówno jedną, jak i drugą spółkę i zobaczymy, czy w jakiś istotny sposób wpłynie to info, szczególnie jak już będą jakieś konkrety na to, co tam będzie się działo na notowaniach. Lecimy dalej. UOKiK sprawdza praktyki Eurocashu wobec dostawców produktów rolnych i spożywczych. UOKiK, jak poinformował urząd, podał, że jego zastrzeżenia wzbudziły umowy zawierane z dostawcami produktów do tych sklepów. Są oni zobowiązani do podnoszenia szeregu dodatkowych opłat za usługi, które według umowy powinien świadczyć dla nich Eurocash. I lecimy dalej. Orlen wkrótce ruszy z pierwszą emisją zielonych obligacji. To jest ciekawa informacja. PKN Orlen w najbliższym tygodniu zamierza intensywnie przygotowywać się do pierwszej emisji zielonych obligacji o wartości minimum 500 milionów euro i zakłada, że dojdzie do niej jeszcze w 2020 roku. Ciekawe info. Lecimy dalej. No to już są dosyć bardzo ciekawe informacje. Prezes Red Dev Studio wyprzedał akcję po taniości. I o co chodzi? Tu jest obszerny i oczywiście artykuł. Zapraszam Cię na bankiera, byś się z nim zapoznał. Ostatnie miesiące przyniosły wiele historii o członkach zarządu, którzy wyprzedawali akcje swoich spółek po gwałtownym ruchu w górę. W piątek niemal wszystkich swoich akcji pozbył się prezes Red Dev Studio, notowanego na NewConnectie producenta gier. Tym razem jednak w wątpliwości akcjonariuszy budzi nie wysoka, a bardzo niska cena sprzedanego pakietu. Jak wynika z opublikowanego w nocy z piątku na sobotę komunikatu, prezes Red Dev Studio Wojciech Sypko zawarł 29 września tego roku umowę zbycia łącznie 1,7 miliona akcji spółki, które stanowią 29,8% jej kapitału zakładowego. Przed transakcją prezes posiadał akcje reprezentujące 31,24% kapitału. Wspomnianą transakcją pozbył się zatem niemal całego swojego pakietu i przestał być znaczącym akcjonariuszem spółki. Ewakuowanie się prezesa z akcjonariatu samo w sobie jest już niepokojącym sygnałem dla akcjonariuszy mniejszościowych. Niepokój jednak rośnie jeszcze bardziej, gdy spojrzy się na cenę, za którą Wojciech Sypko sprzedał akcję. Część pakietu poszła za 10 groszy, a w sumie średnia dla całego pakietu 1,7 miliona akcji wyniosła 60 groszy. Tymczasem na NewConnectie na piątkowym zamknięciu za akcję Red Defy płacono 3 złote 10 groszy. Pakiet został sprzedany zatem za niecałe 20% swojej rynkowej wartości i choć umowy cywilnoprawne rządzą się swoimi prawami, to jednak sprzedaż tak dużego pakietu za tak niską względem rynkowej cenę to bardzo rzadka i niepokojąca sytuacja. I tutaj masz dalej objaśnienie tej sytuacji. Do niej Cię tutaj już zapraszam na bankiera, żebyś się mógł z tym osobiście zapoznać. No, naprawdę ciekawa akcja i lecimy dalej. No, ciasteczka to już w ogóle są hity ostatnich dni, chyba ostatnich miesięcy, bo pamiętam, jak z groszówek zaczęło to rosnąć, a teraz zmiana strategii działalności emitenta i nawet nie muszę przytaczać tej informacji, bo pojawił się nawet artykuł na bankierze. Słońce zamiast ciasteczek. Kolejna spółka wchodzi w fotowoltaikę i widzimy, że tutaj również redaktor rozpracowuje temat dosyć dokładnie. Też czytam, zapraszam, ale jak widzimy, giełdowa spółka Ciasteczka z Krakowa zmienia profil działalności i zamiast ciastkami chce się zająć fotowoltaiką. Kurs akcji gwałtownie rośnie, choć przyszłość spółki jest wciąż niejasna. Dobre ciasteczka, jak widzimy. Ciasteczka z Krakowa poinformowały o nabyciu pakietu większościowego w spółce fotowoltaicznej Semper Power i już w najbliższym czasie planowana jest zmiana profilu prowadzonej działalności. W zamian za przejęcie ciasteczka z Krakowa nie zapłacą jednak ani złotówki. Wszystko zostanie sfinansowane przez gigantyczną emisję nowych akcji, która pośrednio i tak trafi w ręce obecnie największego udziałowca. Inwestorzy na informację o wejściu ciasteczek z Krakowa w fotowoltaikę zareagowali wręcz euforycznie. W 2 dni po publikacji komunikatu akcje spółki podrożały ponad 150%. Wyraźną reakcją widać również na obrotach, które tylko podczas piątkowej sesji wyniosły blisko 2 miliony złotych, co w przypadku tego podmiotu jest bardzo rzadko widywanym wynikiem, a wręcz w ogóle chyba nie widywanym wynikiem. Co przejęły ciasteczka? Zacznijmy od tego, czego dokładnie dotyczy wspomniana transakcja. Ciasteczka z Krakowa przejęły od spółki CSY, również giełdowej, 51% udziału we wspomnianej już spółce fotowoltaicznej Semper Power. W zamian za to ciasteczka z Krakowa przeprowadziły emisję aż 16 milionów akcji, które trafiły w ręce CSY. Kluczowy jest tu fakt, że ciasteczka z Krakowa posiadały zaledwie 7 milionów 877 tysięcy akcji, a zatem wyemitowano ich ponad dwukrotnie więcej niż do tej pory istniało. Przy nowym podziale akcjonariatu automatycznie największym udziałowcem w ciasteczkach z Krakowa stała się spółka CSY 67%. Wraz z dotychczasowym największym akcjonariuszem giełdowej spółki, czyli Omegią, w
W posiadaniu tych podmiotów mogło się zatem znaleźć blisko 96% udziałów. No i resztę już możesz sobie tutaj doczytać, ale naprawdę, no dosyć ciekawa sytuacja. Ciekawe. Zobaczymy, jak tam dzisiaj im jeszcze poszło. Co oni tam dzisiaj wykręcili. I lecimy z ostatnią informacją. CD Projekt ruszył z produkcją Cyberpunka na Xboxa i PlayStation. CD Projekt zakończył proces certyfikacji, rozpoczął produkcję płyt z grą Cyberpunk 2077 na konsole Microsoft, Xbox oraz Sony PlayStation, podała spółka w komunikacie. I to jest ciekawa informacja. Przypominam, premiera gry zaplanowana jest na 19 listopada. Jak dowiozą ten termin, to może być ciekawie, ale nerwowo cały czas do samej premiery na pewno na kursie będzie i trzeba tam oczywiście uzbroić się w stalowe nerwy. I lecimy z tym, co się dzieje w tym momencie na rynku światowym. Zobaczmy, jak tam dzisiaj te rynki pracują. Widzimy, że ropa zrespektowała nam tutaj to wsparcie wynikające z luki, z krachu na ropie i widzimy, że odbijają teraz w tym momencie, więc być może będzie miał ochotę znów rozgrywać tego ręcza. 41,5 dolara za baryłkę w tym momencie. Daksik, jeżeli chodzi o dzisiejszą sesję, ciśnie do góry 12809 punktów. Jeżeli chodzi o S&P 500, to również mamy odreagowanie. No wiadomo, jak Trump wyjdzie i tutaj wyzdrowieje w pełni, no to myślę, że też pozytywnie będzie to przyjęte na rynkach. 3383 punkty, jeżeli chodzi o amerykański indeks. No i pamiętajmy, że sesja w Stanach oczywiście cały czas trwa. A te poziomy, które ja tutaj zaznaczyłem, to są te poziomy, które są dla mnie najistotniejsze na najbliższy czas, pokazujące albo słabość, albo siłę tak naprawdę amerykańskiego parkietu. Przypominam, 3 mamy wybory i zaraz jeszcze się do tego odniosę. Jeżeli chodzi o to, co się dzieje w tym momencie na Nasdaqu, to widzimy, że odpadli od tego istotnego poziomu, który tutaj zaznaczyłem. 11413 punktów w tym momencie mamy po ruchu korekcyjnym wzrosty. Zobaczymy, czy będą w stanie utrzymać i jak sesja przerodzi się w kolejnych dniach w tym tygodniu. To będzie, myślę, dosyć istotny tydzień. Jeżeli chodzi o srebro, no to srebro nam tutaj rośnie dzisiaj do góry, chociaż mamy tutaj ręża w konsolidacji. 24 dolary 28 tutaj centów za uncję. Jeżeli chodzi o złoto, również dzisiaj sesja wzrostowa 1913 dolarów za uncję. Jeżeli chodzi o franka do złotówki, czyli mamy już walutę do złotówki 4,15 i mamy ruch spadkowy, czyli frank nam tanieje, złotówka umacnia swoją pozycję 4,48, również euro w odwrocie. Jeżeli chodzi o funta, no to funt 4,93 i również tanieje i dolar również spada 3,80, tak więc złotówka nam się umacnia, WIG20 no, odbija się tutaj od tutaj granicy tego range'u, w którym poprzednio się znajdował. Zaraz zobaczymy w szczegółach, jak to wyglądało, ale zanim do tego przejdę, to jeszcze dla przypomnienia, bo równy miesiąc przed wyborami w Stanach wrzuciłem dwie ankiety, bardzo istotne. Chciałbym, żebyś wziął w nich udział, tak więc wejdź sobie na kartę społeczność tutaj na głównym kanale i oddaj swój głos, bo sam jestem ciekawy, myślę, że wszyscy są ciekawi odnośnie tego, kogo widziałbyś na fotelu prezydenta w Stanach Zjednoczonych właśnie po wyborach, czy Donalda Trumpa, czy Joe Bidena. Widzę, że zdecydowana przewaga. Ponad 318 głosów jest za Donaldem, 318 głosów oddanych, ale 80% z nich jest za Donaldem Trumpem, czyli no, ja również, tak więc też przyczyniam się do tego wyniku i oddaję swój głos. Zobaczymy. No, warto trzymać kciuki, żeby jednak rynki miały tutaj swojego mocnego przedstawiciela. A jeżeli chodzi o to, co czeka giełdy po wyborach prezydenckich w USA 3 listopada, przypominam, we wtorek to będzie, to specjalnie tutaj podzieliłem to na gwałtowne spadki, żeby to zobrazować dosyć silnie i mocno, ale widzimy, jaka jest niepewność nawet wśród głosujących, że ciężko jest określić tak naprawdę te ruchy. Gwałtowne spadki 20% wzrosty, czyli normalne, systematyczne wzrosty, pod takim kątem to ująłem 24%, czyli widzimy, że mamy wzrostowe. Konsolidacja, czyli ruch boczny 26% osób uważa, że jednak popadniemy w konsolidację. Gwałtowne wzrosty, czyli piki od razu do góry 9% zaledwie, czyli widzimy, że gwałtowne spadki przeważają nad gwałtownymi wzrostami i spadki, normalne spadki, czyli normalnie usuwający się trend spadkowy 21%, czyli widzimy, że no naprawdę wygląda to ciekawie. Zapraszam Cię tutaj, żebyś oddał swój głos. No i tradycyjnie w poniedziałek wystartowało tutaj głosowanie odnośnie tego, czym będziemy zastępować przegląd spółek bankowych w najbliższą sobotę, bo w niedzielę ukaże się gaming tradycyjnie. Widzimy, że pogromcy, bo dawno już ich nawet nie widzieliśmy, 25%, OZE 18%, WIG 25% wybranych spółek i MWIG 5 wybranych spółek na 40%. I do wyboru jeszcze mamy zostawić banki, które ewidentnie przewagę mają. Już od dawno, dawno nie zamienialiśmy banków, chyba
nie wiem, na początku wakacji chyba zamienialiśmy ostatnio banki i od tamtej pory tutaj banki cały czas nam królują, że jednak oglądamy je co tydzień. No, myślę, że to jest sektor, który na pewno warto mieć szczegółowo pod lupą. I dla przypomnienia, i ci, którzy jeszcze nie wiedzą, wrzucam teraz systematycznie na portalu, na jakinwestować.com. Od wczoraj się zaczęło takie szybkie wrzutki odnośnie poszczególnych spółek, tak więc w miarę czasu będę tutaj chciał coś podrzucać. Szybka wrzutka odnośnie konkretnych spółek. Wczoraj był MedUp, tak więc tutaj Cię zapraszam. A dzisiaj, z tego co widziałem na grupie, zapotrzebowanie na Harpera zostało zgłoszone, tak więc dzisiaj ukaże się gdzieś o okolicach 20 Harper i on będzie dostępny tylko i wyłącznie tutaj właśnie z pozycji portalu, więc zobaczymy, jakie są najbliższe scenariusze możliwe na tej bardzo mocno wygrzewanej spółce w ostatnim czasie, spółce, która przeżyła swoją szaloną hossę i zobaczymy, jak to wygląda na najbliższy czas, jeżeli chodzi o scenariusze, tak więc tutaj Cię zapraszam i to będzie gdzieś już systematycznie przeze mnie publikowane, tak więc warto sobie gdzieś podlinkować i zerkać co jakiś czas. Jeżeli chodzi o to, co się dzieje na rynku krypto, widzimy, że indeks strachu 42, czyli strach na rynku panuje. Jeżeli chodzi o Bitcoina, to dzisiaj król kryptowalut 10 751 dolarów za sztukę, rośnie 1,3%. Ethereum 353 dolary za sztukę, blisko 1,5% na plusie. A jeżeli chodzi o topową dziesiątkę, to XRP dzisiaj 4,5% na plusie. W topowej dziesiątce nie mamy nic już spektakularnego, co zwróciłoby jakoś wybitnie naszą uwagę. Zobaczmy, jak tam czołowa setka na świecie wygląda w tym momencie. Najmocniej dzisiaj rośnie Year Finance 12,8% do góry, Zili Kuwa 8% do góry, czy Puma Pay 7,5%. Widzimy, że nie ma jakichś spektakularnych wzrostów. Raczej rynek również spokojnie tutaj reaguje. Zobaczmy, jak tam korekty. Czy nie ma jakichś tutaj już szaleństw? Nie ma nic. Hedera Trade 11,5%, 11,5 punkta do dół. Elrond 8,96 w korekcie, 6,9 Loopring i to są te największe korekty, czyli widzimy, że można powiedzieć spokój. Spokój na rynku krypto i tak jak powiedziałem ostatnio, rynek krypto warto nawet obserwować. Nie musisz go rozgrywać, jak nie chcesz. Nie chodzi o to, chodzi o to, żebyś się orientował, co również się na nim dzieje, bo on wykazuje tutaj dosyć ciekawe tendencje odnośnie tego, co się dzieje, jeżeli mamy jakieś gwałtowne spadki. To również obserwujemy jakieś zejście na rynkach głównych i w jakiś sposób się to przenika, tak więc warto tutaj również zerkać na to, co się dzieje na rynku krypto, nawet z czystej ciekawości, aby być na bieżąco, a być może kiedyś się skusisz, że będziesz chciał rozgrywać, to jak będziesz chciał rozgrywać, to tutaj również podlinkowuję giełdy, z których ja osobiście korzystam, z których gdzieś warto się zastanowić, przygotować sobie narzędzia pod ewentualne rozgrywki. Jeżeli chodzi o to, co się dzieje w tym momencie na rynku polskim, to zerknijmy, jak wygląda podsumowanie sesji właśnie w poszczególnych tutaj zestawieniach. I lecimy od produkcyjnych, jak chciałbyś coś dodać do hitów na ten tydzień, czy to New Connectu, czy to WIG-u, czyli spółek, które być może przez najbliższe 2 tygodnie mają okazję odpalić swoje rakiety. No to zapraszam, abyś uczynił to w komentarzu. Jeżeli chodzi o ciasteczka, no to widzimy, że PTKO zblokowane, tak więc to wymaga weryfikacji, ale dzisiaj cały czas kosmicznie rosną. No po prostu jest to niesamowite. 113% do góry, 2 miliony 600 obrotu, czyli widzimy, że no ciasteczka mogą przerodzić się, zresztą jak każda spółka, nie wiemy kiedy puści jakieś info i co tam w spółkach siedzi, bo wiemy, że nieraz potrafią zaskoczyć inwestorów dosyć znacznie. Równie dobrze jutro czekolada może puścić jakieś info, że nie wiem, wchodzą w cokolwiek, nie wiem, fotowoltaikę, gaming, a może na deserek dorzucą jeszcze jakieś, nie wiem, maseczki, płyny i nagle eksplodują do góry, bo nikt nie wiadomo, co tam w środku siedzi, tak więc możemy się spodziewać różnych dziwnych cudów. No, takim na pewno są ciasteczka, które teraz puchną niesamowicie. Tak więc gratuluję wszystkim posiadaczom i oczywiście trzymam kciuki za to, że jak już skończy się to wszystko, skończy się to szaleństwo na ciasteczkach, a pewnie kiedyś to nastąpi, to żeby ta ewakuacja z tej spółki nastąpiła w tym momencie, żebyś jak najwięcej zysku mógł uchronić przy tych spadkach, a nie siedział i się modlił, że jeszcze ruch po ruchu korekcyjnym będzie jakieś odbicie. Tak więc chroń swoje zyski, szczególnie które tak szybko można i pięknie zarabiać na tego typu spółkach. Tak więc za to trzymam kciuki. Jeżeli chodzi o spółkę Harper, to widzimy, że również dzisiaj przepięknie rośnie 14,45. No i dzisiaj Harperek wlatuje pod lupę, tak więc zobaczymy go tam w szczegółach na wykresie, jak wygląda. Na portalu się ukaże we wpisie. Boruta 7,13 dzisiaj do przodu. Wspomniana wcześniej czekolada 6% do góry. Piąteczkę PCC Exol. W korekcie za to mamy Milky Land 16%, 2,84 Formas. Liderzy obrotu, no to ciasteczka 2 miliony 600 i ciasteczka trafiają już, no chyba oficjalnie można ich wrzucić do OZE,
Tam je po prostu będziemy oglądać. Chyba nie ma już ich, chociaż jeszcze może zostawię reprodukcyjne. Chyba jeszcze nie skończyli produkować swoich ciasteczek. Formas 2 miliony 400, Hartel 2 300, 200 Boruta i PCC Solidelko powyżej miliona. Na Hitek Wigus już, które przeskoczyły na ten tydzień, widzimy, że Mercator 7% do góry i już za jedną akcję trzeba zapłacić 520 zł. Tak więc gratuluję wszystkim posiadaczom, szczególnie tym, którzy zapakowali się po prostu za jakieś bardzo niskie, na bardzo niskim kursie, bo to jest chyba jeden z hitów również tej szalonej hossy. Arctic 78 setnych, 38 setnych również Team do góry w korekcie prawie 4% i Vivid 31 milionów na Mercatorze. Jeżeli chodzi o hity New Connectu, to Shar kontynuuje swój wzrost 24% do góry, 22 Aquatech dzisiaj do góry i One More 19, tak więc widzimy pozytywnie pod względem obrotów Aquatech 2 miliony, bańkę na One More. Jeżeli chodzi o kolejne zestawienie, to mamy spółki z pogromców wirusa. Widzimy, że Inogen kontynuuje swój rajd wzrostowy 22% do góry, Car Vitamin 17,96 do góry, MBF Grupa 13,79, Cormway 11,25, Ablir w odwrocie 6,5% i jeszcze Mabion i Cenepharma nieznacznie poniżej zera. Liderzy obrotu to Biomet Lublin 50 baniek, 44 Inogen, Mercator 31. Jeżeli chodzi o WIG Budownictwo, to widzimy, że Vistal dzisiaj ładnie 13% do góry, Mostostal Zabrze 5,58 czy Pozbud 4,94. Liderzy tutaj spadków, no to Libet traci 9,64, MFO 3% czy Torpol 2,9. Liderzy obrotu w dniu dzisiejszym to Budimex 2 miliony i Bańka 800 Vistal. Na nieruchomościach Wikana 10% do góry, Atlas Est 6,72, w korekcie mamy za to BBID w 3,85 czy Archicom 2,52. Liderzy obrotu to Develia 496 tysięcy na. O, i gdzie mam zestawienie dywidendowe? Jakiś chochlik mi tutaj. No nie mogę. Co za urządzenie. I lecimy dalej. Gaming One More. 19% do góry, tak więc no. Ładnie wygrzewanie tutaj spółki. Carbon 17% do góry, również ładnie. Farm 51 7,99, 74 bardzo ładnie. Dead Distance 6,59. Tibul 6,22. H-Games 6,19. No zobaczymy, czy gaming jest w stanie znów się gdzieś przebudzić z tego swojego marazmu, bo widzimy ewidentnie, że nie wygląda to zbyt rewelacyjnie po tych początkowych wystrzałach po dołku od czasów szkodnika. No to teraz to tak nie wygląda to zbyt ciekawie w większości przypadków. Widzimy, że Sherry się obsuwa dzisiaj 7,33 na minusie, Redzik 6,45, Element Beat 4,15 czy Duality 4,13. Pod względem obrotu w dniu dzisiejszym CD Projekt absolutnym liderem 156 milionów na plusie 38 setnych, 14 milionów TS Games, Playway 3,700, 2,700 Creepy Jar, 11 Bit 2400 i powyżej bańki mamy CA Games i One More. Sam dzisiaj indeks 32688 punktów w korekcie 1%, czyli shorty, kto rozgrywa kontrakt. Jeżeli chodzi o dzisiaj banki, to widzimy, że BOŚ pozytywnie, 7% do góry, bardzo ładna sesja. BNP 4,22 do góry, Pekao S.A. 2,91, 2,81 Pekao BP, Santander 2,77 i to są te największe wzrosty na bankach. W korekcie mamy tylko dwa. Getin Nobel traci 1% i 1,60 Getin. Pod względem obrotu w dniu dzisiejszym na prowadzeniu Pekao S.A. nad Pekao BP 45 milionów kontra 41 milionów. Sam indeks 3806 punktów, 2% 63 do przodu. Czyli widzimy, że pozytywna sesja dzisiaj na bankach. Mamy delikatną zieleń. A jeżeli chodzi o największe dzisiaj wzrosty na OZE, no to zobaczmy. Ciasteczka tutaj zaraz oczywiście dodam. I widzimy, że mamy Fotowolt 13% do góry, Biomas 9,33, Zepak. Zepak bardzo ładnie, 7,79 do góry, Braz 6,25, Grodno 6,20, Zero Baton 5% do góry, bardzo ładna sesja i lecimy, co jest w odwrocie, ML System traci 2%, MD Energia 2%, Sanex 1,82 i to są te największe korekty, jeszcze na minusie mamy Berg Holding, Foton i Termo, a w obrotach mamy Grodno, 2 miliony jest liderem obrotów dzisiaj, Bańkę 900, ML System i Zepak Bańkę 100. I jeżeli chodzi teraz o to, co się dzieje na indeksach, zobaczmy, co się dzieje na indeksach, widzimy, że Wichemia 5,95 na plusie, bardzo ładna sesja. MSP 4,44, paliwa 4,19, górnictwo 3,34, New Connect bardzo ładnie 3%. No proszę, proszę. Jeżeli chodzi o MWIG 40, 2% do góry, 3632 punkty, bardzo ładna sesja. 2% również WIG 20, 1731 punktów i SWIG 80, 14149 punktów, rośnie 1,21. W odwrocie mamy dzisiaj tylko shorty, no wiadomo, jak wszystko rośnie. Games 1% w dół i 13 setnych media, czyli widzimy, że dzisiaj pierwsza sesja w tygodniu i zieleń zdominowała większość, a prawie wszystkie indeksy. Najmocniej dzisiaj rośnie na WIG20 JSW, przepiękna zieleń 9,71, bardzo ładna sesja. Lotos pięknie odbija 7%, PKN Orlen
4,69, LPP 3,18, PKO SA 2,91, KGH 2,87. W korekcie mamy tylko dwie spółki: Tauron tracący 2,43 i CCC 2,72 bez zmian. Play pod względem obrotów CD Projekt 156 milionów, Play również wysoko 130, 123 miliony, KGH 86 milionów. Jeżeli chodzi o EWIG 40, czyli średnie spółki, zobaczmy. W dniu dzisiejszym mamy XTB 10% do przodu na XTB. No, ciekawe. 18 milionów, 10% do przodu. Grupa Azoty 9% do przodu. Mercator 7,20. Biomet Lubin 7. Datawalk piąteczkę. Budimex 4,66. Tak więc to są te największe dzisiaj wzrosty, jeżeli chodzi o EWIG 40. I zerknijmy, co dzisiaj najmocniej obrywa. Eleven Beach 4,15. PKP Cargo 2,14. Czy TS Games 1,69. I liderzy obrotu w dniu dzisiejszym to jest Biomet Lubin 50, Banek 31, Mercator, XTB 18, 14, TS Games. Tak to wygląda, jeżeli chodzi o średnie spółki. Na małych, zobaczmy, co się dzieje na małych. Ezwik 80 i tutaj widzimy, że na prowadzeniu mamy Harper 14,45, Arway 12%, 11%, Cormway INC 9,13, Astarta 7,85, Zepak 7,79, Bosch 7,14. To są te największe wzrosty na Ezwik 80, czyli bardzo ładnie to wygląda. Zobaczymy, co przynoszą kolejne dni. Przewijam, pamiętaj, spokojnie zawsze sobie możesz zatrzymać i zerknąć na to zestawienie. Ono może Ci dużo ciekawych rzeczy tutaj powiedzieć. I widzimy, że najmocniej obrywa dzisiaj ATM Grupa 6,5% w dół, Oponeo 4,5, PBKM 3,25 czy Torpol 2,90. Liderzy obrotów w zestawieniu SWIG 80 dziś to jest ATM Grupa 3 miliony 700, 3,200, Airway, Cormway 2,400, 2,300, Harper, Selvita 2,300 i widzimy, że bardzo ciekawie to wygląda, jeżeli chodzi o obroty, szczególnie gdzie mamy te dwucyfrowe również wzrosty, czyli pozytywne sesje na spółkach. I lecimy teraz z tym, co się dzieje na New Connectie, czyli indeks dla wszystkich wilków z GPW. No i Magis dzisiaj również wystrzelił po TKO do weryfikacji, te 200%, czy rzeczywiście tak się zakończyło. Ciasteczka również do weryfikacji, ale przepiękną również wzrostową sesję dzisiaj zaliczają. Techni 43% do góry potwierdzone, tak więc bardzo ładna sesja. Potem mamy IDH po TKO do weryfikacji 25, Telgam 25, 24, Hydropress, ale popatrzmy na obroty. Aquatech 20, prawie 3% na 2 milionach, bardzo ładnie. Inogen 22% na 404 milionach. Onemore 19% na banieczce. I co tu jeszcze mamy? 2 miliony na Borucie odwrotu i 7% do góry. I zerknijmy, co jest w odwrocie. No ale mamy tych kilkunastoprocentowych, kilkudziesięcioprocentowych wzrostów dzisiaj, czyli ładna sesja na New Connectie. No pytanie, czy to już się zaczyna coś pozytywnego dziać, czy jednak za wcześnie? Za wcześnie, bo dopiero mamy początek października. Sam możesz dać znać w komentarzu, jak ty to oczywiście widzisz. I zobaczmy, jak wyglądają korekty. Merlin obrywa dzisiaj 20, ponad 3,5% na dosyć ciekawym obrocie, też podwyższonym. Za to Pylon również obrywa 19% na dużym obrocie, co by nie było. Szczególnie na takiej spółce. Lauren obrywa 15,91 do weryfikacji. Excellence 15% do góry, w dół raczej, i 10% oczywiście JWA również w korekcie na wyższym obrocie. Na wyższych obrotach jeszcze mamy Blirt i Redzik po 6% w dół ponad. I zerknijmy sobie na liderów obrotu w dniu dzisiejszym na właśnie małym parkiecie. Co ciekawego tutaj się wydarzyło? Widzimy, że Inogen 44 miliony do góry, 44 miliony obrotu. Govena 3 miliony 700, 2700 Creepy Jar, Ciasteczka 2600, 2,5 miliona Medcamp, Genix One 2,5, 2,400 Biomaxima, czyli widzimy, że to są liderzy wzrostu. Powyżej dwóch balnik jeszcze Formas, Bruta, Aquatech, Excellence, Techni i One More powyżej bańki. Na WIG zobaczmy, co tam na szerokim rynku słychać. Widzimy, że no tutaj 0,6 Magna do weryfikacji, ale również dzisiaj widzimy bardzo ładna sesja wzrostowa. Ja już sobie w tle odpalam statystyki, abyśmy zobaczyli, jak tam obroty dzisiaj w pierwszym dniu na naszym parkiecie wyglądały. Czy wygląda jakoś pozytywnie, czy też nie. Kolejną spółką jest Car Vitamin, gdzie mamy potwierdzone 17,96, 14 Atla Altus, Harper 14,13, K2 Internet. Transakcji dzisiaj zawarto 7846 tysięcy. Obroty w dniu dzisiejszym 934 miliony 184 tysiące 646 zł. I tak to wygląda, jeżeli chodzi o dzisiejszą sesję. Widzimy, że jeszcze na 2% wzrostach mamy Vistal 13, 12, Arway, Cormway 11, 10, XTB 10, Wicana i Adjuvo również 10. To są te najmocniejsze wzrosty pod względem obrotów, również nam się w różnej JSW bardzo ładnie, czy na przykład Grupa Azoty, INC, Zepak, Lotos, Mercator, czy na przykład Biomet Lublin. To są te najmocniejsze dzisiaj wzrosty i też ciekawe obroty. Zerknijmy właśnie, jak to w drugiej stronie wygląda, czyli na ruchy korekcyjne, bo pamiętajmy, że no,
ryzyko obecności rozgrywania rynków kapitałowych jest cały czas i nigdy, i zawsze będzie, i musisz się oczywiście z tym liczyć. Slepzak 23% na minusie, Milkiland 16% na minusie, 12%, Hubstyle Libet 9,64, ATM Grupa 6,5% w dół, i to już jest zrobione na większym obrocie. Na większym obrocie również 11bit w korekcie, ale tylko 4%, tak więc nie mamy jakichś spektakularnych dzisiaj spadków, poza może tymi właśnie wcześniej wymienionymi spółkami, które na niezbyt dużych obrotach, no ale co z tego? Jak masz w portfelu i widzisz takie spadki, no to niestety również odczuwasz tego typu zmiany. Zerknijmy, oczywiście informacje już aktualizuję. Już teraz mamy zawieszone na portalu, tak więc na spokojnie tutaj możesz sobie wchodzić i już sobie zaktualizowałem i dywidendy, i informacje, które będą napływać na rynek, i również dzisiaj się pokaże Harperek. Tutaj zobaczymy, co tam na wykresie słychać u niego. Widzimy, że najbliższe spółki, które będą wypłacać się dywidendy, to jest Sop Pharma, Dębica, Verbicom, to są te najbliższe, na które masz okazję jeszcze się załapać. Oczywiście jak nie widziałeś nagrania dywidendowego, to również się na niego zapraszam. Pojawiło się w niedzielę, nawet mi zapomniałem, że się nowy miesiąc zaczął i miały się ukazać materiał odnośnie strat, co tam mam ciekawego do powiedzenia, a pojawi się to w przyszłym tygodniu, tak więc nie zapomniałem, zapisane, tak więc zapisane to i będzie. Jeżeli chodzi o to, co się dzisiaj wypłaciło, tak więc można dzisiaj pogratulować dzisiaj śmiało wszystkim, którzy mieli w portfelu Nowite, tak więc sprawdź, czy masz wypłaconą dywidendę na swoim rachunku, no bo dywidenda naprawdę była ciekawa i jeszcze czym pochwalić, tak więc pochwal się w komentarzu, a tutaj jeżeli chodzi o informacje, które będą napływać na rynek, to zobaczmy sobie, co w dniu jutrzejszym będzie się działo. MCI walne i firma walne, walne również Develia. Widzimy, że publikacja raportu z ubiegłego mamy Unico, MSM, również mamy wypłatę dywidendy, Kęty, również będą pierwsza rata dywidendy, L22, wypłata zaliczki na poczet dywidendy i walne na Invention. Tak więc ciekawa jutro, ciekawe informacje i pamiętaj, że w ciągu dnia również będą napływać inne. Przypominam jeszcze dla wszystkich, którzy dołączyli na samym końcu, że na karcie społeczność mamy dosyć istotne głosowania, bo równy miesiąc przed wyborami, bo trzeciego wrzuciłem możliwość oddania głosu i będziemy to trzymać aż do samych wyborów. Sam jestem ciekawy, jak byś zagłosował i kogo byś widział na fotelu prezydenta w Stanach Zjednoczonych. Donald Trump zdecydowanie na prowadzeniu. I co się może wydarzyć? Jaki scenariusz na rynkach kapitałowych, na rynkach giełdowych widzisz właśnie po wyborach w Stanach Zjednoczonych? Czy to będą to gwałtowne spadki, czy spokojne spadki, czy też wzrosty, czy też ruchy konsolidacyjne? Też możesz oddać tutaj swój głos. Na kartę społeczność Cię zapraszam serdecznie, tak żebyśmy tutaj wiedzieli, jak większość widzów tutaj również zapatruje się na to, co będzie się działo na rynku w najbliższym czasie. Miesiąc październik, dosyć ciekawy miesiąc, no ale pamiętajmy, zbliżamy się wielkimi krokami do wyborów i one tutaj mogą dosyć istotnie krzyżować co po niektóre plany. Tak więc cały czas ręka na pulsie, cały czas warto obserwować bacznie rynek, szukać swojej szansy, szukać swojej okazji, no ale też nie podpalać się zbyt szybko, bo wiadomo, że rynki są absolutnie nieprzewidywalne i jeszcze nie raz wyleją na nas kubeł zimnej wody, szczególnie kiedy będą jakieś dziwne, nieprzewidziane sytuacje i dziwne informacje napływać ze świata na rynki, które być może będą straszyć, tak więc na to gdzieś również trzeba być przygotowanym, tym bardziej, że chyba tej zwały, która miała miejsce na początku tego roku, nikt się nie spodziewał i takie sytuacje oczywiście mogą mieć miejsce, oby nie, no ale trzeba o tym oczywiście pamiętać. Pozdrawiam Cię serdecznie, daj znać, jak tam dzisiejsza sesja Ci upłynęła, czy pozytywnie. Daj znać przede wszystkim, czy rozgrywasz ciasteczka, czy jesteś tam zaangażowany w te szalone wzrosty i ewentualnie pochwal się, na jakich poziomach chcesz stargetować swoje ciasteczka, kiedy będziesz się ich pozbywał. Pozdrawiam Cię serdecznie, trzymaj się, hej.